Polka wraca do zdrowia? Wszystko wskazuje na to, że tak. To kolejna dobra wiadomość z naszego kraju w okresie walki z pandemią koronawirusa. Specjalna mieszanka leków może być ratunkiem dla pozostałych. Polka, której podano pionierską mieszankę, czuje się coraz lepiej. Lekarze są w szoku, leki zadziałały, a do tego wszystkiego nie odnotowano żadnych przykrych skutków ubocznych. Polka była w bardzo ciężkim stanie, kiedy trafiła do szpitala. 74-latka zaraziła się koronawirusem bardzo niefortunnie. Spotkała się ze swoim zięciem, który na stałe przebywa w USA. Wystarczyło, aby ten przyjechał na kilka dni do Wrocławia. Sam nie wiedział, że jest nosicielem SARS-CoV-2. Starsza kobieta trafiła do szpitala przy UL. Koszarowej w bardzo poważnym stanie. Kilka dni temu lekarze postanowili wdrożyć całkowicie nowe leczenie. Walczą o każdego pacjenta, a 74-latka znajduje się w grupie ryzyka, ma powyżej 70 lat, ale nie wiadomo, czy boryka się z chorobami serca lub cukrzycą. Choroby współistniejące zwiększają ryzyko zgonu. Rzeczniczka wrocławskiego szpitala, Urszula Małecka, potwierdziła, że rzeczywiście 74-latka otrzymała zupełnie nową kombinację leków, które spowodowały poprawę u pacjentów M. Inne w Chinach i we Włoszech. Były to specjalnie dobrane medykamenty na HIV oraz malarię. W przypadku malarii zapewne chodzi o chlorochinę, arechin, w którą Adamet ma masowo zaopatrzyć polskie szpitale. Ordynator oddziału zakaźnego we Wrocławiu, profesor Krzysztof Simon, tylko czekał, aż komisja bioetyczna wyda zgodę na podawanie tych leków najciężej chorym pacjentom. Jak widać, był to doskonały wybór i ogromny krok ku leczeniu koronawirusa. Kilkadziesiąt zakażeń SARS-CoV-2 w województwie dolnośląskim. Lekarze obserwują również 26-letniego pacjenta, który jako pierwszy trafił do szpitala ze stwierdzonym koronawirusem. Jego stan także się poprawia i w ciągu kolejnych 48 godzin zostanie wykonane kolejne badanie. Objawy ustępują, jeśli test okaże się negatywny, mężczyzna zostanie wypisany do domu. Są też jednak złe informacje. Dzisiaj grzeje, 1. Ważny komunikat sanepidu. Pilne poszukiwania kobiet, których lekarz ma koronawirusa, duże niebezpieczeństwo 2. Polski minister zarażony koronawirusem czuje się gorzej. Znamy szczegóły. Na Dolnym Śląsku w sumie stwierdzono 27 przypadków zakażenia, z czego aż 17 pacjentów znajduje się w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. J. Gramkowskiego. W ubiegłym tygodniu zmarł 73-latek, który trafił do placówki w ciężkim stanie i przed śmiercią musiał być wspomagany przez respirator. Dziś dowiedzieliśmy się także, że nie żyje 57-latek z Wałbrzycha. To druga ofiara wirusa na Dolnym Śląsku, a piąta w całym kraju. Najlepsze newsy dnia.
Źródło: Polsat News. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.